Słuchajcie. Dalej się już nie da dojechać. Słuchajcie. Witam w moim nowym pomostynie. Dopiero teraz. No ale sami zobaczcie. Po prostu nie ma co gadać. Nie ma nawet o czym gadać. Trzeba po prostu zobaczyć. Kurwa, 500 kilometrów tłukłem się tutaj tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie mogę się tu rozbić. Bez sensu. Słuchajcie, słońce już zachodzi. Na razie nie chcę mi się jeszcze rozbijać, bo jestem zmęczony po podróży. Wolę pokontemplować zachód słońca, bo to był główny cel. Po to tu przyjechałem. Właśnie taki widok. Taką pustkę z zachodem słońca. Takie morze po horyzont i zachód słońca. Pokontemplować, no, słuchajcie. Słuchajcie. Od dawna o tym marzyłem. O takim biwaczku. No i w sumie powiem wam, że gdybym tak za wszelką cenę chciał dopiąć swego, tak jak większość tych wszystkich prymitywów, przygłupów, którzy, wiecie, po trupach idą do celu, to żaden problem by było, żebym tutaj się wpieprzył na te wydmy, mimo zakazu. I do jutra sobie tutaj ponocował, oglądając ten zachód słońca. Zobaczcie, tu jest dokładnie miejscówka, o jakiej marzyłem. Tu jeszcze resztki wojskowej infrastruktury. Widzicie? Tutaj spokojnie mógłbym się rozbić. Ale na razie, słuchajcie, patrzcie. Zachód słońca, bo właśnie słońce chowa się za horyzont. Wiecie? Szkoda to przegapić. Tylko pierdolić taka jakiś farmazona, nie? Cisza. Posłuchajcie, wsłuchajcie się w to. Będę dostawiał po ciemku, bo tak dużo do dostawiania nie mam. Strasznie szybciutko to zachodzi, nie? Chciałem zrobić jakiegoś timelapse, ale już za późno, zanim bym się wrócił, bo kurczę, po statyw, poustawiał to wszystko, to nie. Zobaczcie. No okej, okay, nie. To wracając do mojej rozkminki na temat spełniania marzeń,
i tego, czy... Tu jestem praktycznie o krok, słuchajcie. Moje bambetle są tutaj, widzicie? Za tą krawędzią, tutaj na dole, pod tą wydmą, nie? To jest kwestia, wiecie, mógłbym się tu wpierdolić i dzisiaj tutaj nocować, nie? Gdybym był zakapiorem, który za wszelką cenę musi, wiecie, spełniać swoje zachcianki, bo to w tym momencie tak należałoby zdefiniować, nie? Marzenie. Ludziom się pierdolą marzenia z zachciankami. Pasje z zajawkami, nie? Zaraz wam coś pokażę, nie? Podejdziemy sobie. Tu jest tabliczka, że teren chroniony. Tutaj widzicie, jest druga. One wyznaczają taką linię z tą. Tam mniej więcej jest trzecia, którą filmowałem poprzednio, jak wchodziłem. I one wyznaczają taką, no powiedzmy, taką umowną linię terenu chronionego, nie? No, czyli widzicie, tutaj od tych tablic z tym drzewkiem, cyk, tam, nie, tam, linia terenu chronionego, no proszę, a mój pierdolnik stoi tutaj, już na terenie niechronionym, nie, widzicie, nie, o, trochę drzewa nazbierałem, tak po gałązeczek, bo będę dzisiaj palił w kuchence, nie będę ogniska robił. Taka ilość drewna do kuchenki to mi starczy na całą masę godzin, na ładnych parę godzin. Zaraz sobie coś po prostu tutaj upichcę. Jak widzicie, mam bedrol, wziąłem kijki trekkingowe, żeby sobie rozstawić. Tarpa też mam. Zobaczcie. Cały mój biwakowy szpej zmieściłem do wojskowej kostki, nie? A jestem 500 km od domu, nie? W sakwach mam typowy taki szpej motocyklowy. Tam mam komplet dętek, narzędzia do odkręcania kół. Mam też kompresor, w razie czego, żeby podpompować. A, no i jeszcze podnośnik mam. Taki, wiecie, taki śrubowy na śrubę rzymską do podnoszenia. W razie czego, jakbym musiał, bo mam przecież te opony dętkowe, więc muszę odkręcać koło. No, zestaw przeciwdeszczowy, stuptuty na nogi i oczywiście Ortalion. No, ale ja z tym to jeżdżę nawet po mieście. On po prostu cały czas tam siedzi w tej sakwie, bo niestety, jak jest deszcz, to najgorsze, co jest, to mieć przemoczone buty, a buty przemiękają na motągu od razu. Nie. Reszta tak, można mieć przemoczone gacie, przemoczone spodnie, przemoczoną kurtkę, może być może być 12 stopni, wiecie, hipotermia, ale jak nogi są przemoczone, to nawet jak jest plus 30, to jest masakra, nie? W przemoczonych butach. Reszta podczas jazdy może wyschnąć, nie? Ubrania, nie? Nawet jak jest zimno, plus 10, mi się zdarzyło nieraz, że jechałem przemoczony w temperatura plus 10, nie? Jak są buty suche, to ciuchy przemoczone tak nie doskwierają. No i oprócz tego mam apteczkę, taką samochodową, bo oprócz tego mam tutaj jeszcze apteczkę taką, tą moją, turystyczną dla siebie. Apteczka tak zwana samochodowa, wiecie, od takiej turystycznej różni się tym, że samochodową apteczkę wozimy po to, by w razie jak będziemy świadkami wypadku, to używamy jej do ratowania innych osób, nie? Natomiast apteczka turystyczna służy nam do opatrywania siebie samych, nie? Dlatego są dwie, nie? No i tyle, co tam jeszcze mam, nie? To chyba wszystko, nie? No, ale... A, linkę sprzęgła, bo mi często pęka i wiecie, często muszę ją wymieniać, nie? Już jestem praktycznie mistrzem wymiany linek sprzęgła, słuchajcie, za pomocą patyka.
gdzieś przy drodze, nie? No i to jeżeli chodzi o spej taki typowo motocyklowy. Ale to nic straconego. Bo słońce i tak wschodziło z tamtej strony, nie? Nie było takiego spektakularnego widoku jak wczoraj przy zachodzie słońca. Czyli nad tą taflą wody. Okej, słuchajcie, zejdziemy sobie do naszego obozu lisią ścieżką, która jest tu, a której kompletnie nie zauważyłem wczoraj, a to jest bardzo, słuchajcie, wygodne zejście. Dlaczego użyłem określenia lisiej ścieżki? Słuchajcie, a no bo wczoraj w nocy tutaj w moim obozie odwiedził mnie lisek. Tak, odwiedził mnie lisek, przyszedł stąd przez te krzaczory, narobił strasznego hałasu. Stanął tu i się na mnie gapił. Słuchajcie, nawet się mi nie bał, nie? I tak żeśmy się gapili minutę. Potem się zabrał
I właśnie poszedł tędy, tą ścieżką. Nie? Tak powolutku, nam nie uciekał w ogóle bez paniki, jeszcze się tak odwrócił, tak jakby chciał powiedzieć, idziesz czy nie? Nie? I tą ścieżką tam przyciął, nie? No i ja poszedłem za nim sprawdzić, gdzie on pójdzie, ale mi zniknął. No ale mi pokazał taki fajny, takie fajne wejście, bo przedtem tutaj łaziłem tak bez sensu dookoła. Także lisia ścieżka. No dobra, słuchajcie, pokażę wam teraz troszeczkę, jak mieszkam. Do spania oczywiście tradycyjnie bedroll, czyli plandeka, jak widzicie, trochę połatana jest po biwaczku w marcu, który miałem przy ognisku. No, z tego ogniska pryskało i strasznie mi poprzepalało dziury w mojej blandece, musiałem ją połatać później po powrocie. W kołderce też mi trochę dziur narobiło. No okej, jak widzicie, materacyk do spania i kołderka. Nie mam śpiworu, nie, bo uznałem, że to już jest ten czas, gdzie można sobie już pozwolić na taką typowo letnią nonszalancję. Wiecie, tarp, jak widzicie, w moim ulubionym tradycyjnym lumpiarskim rozstawieniu, czyli dwa kijki, dwie tyczki ustawione na zewnątrz, linka nośna, całość płachty podpięta na prusikach. Pod linką nośną maszty są na zewnątrz, bo to po prostu ułatwia życie, nie? Tutaj przy wchodzeniu i wychodzeniu nie trąca się tych masztów, one nie przeszkadzają, wiecie. Jak widzicie, dorobiłem sobie śledzik, bo wczoraj po ciemku kopnąłem ten sznurek i cholera, gdzieś zgubiłem szpilkę w tej trawie. Kurwa ma. No i musiałem dostrugać. Niestety wziąłem tylko 6 szpilek, czyli zgubiłem tą jedną. Więc musiałem wrócić do korzeni. W sensie, na początku wszystkie śledzie strugałem, bo chciałem być takim strasznym survivalowcem, dopóki mnie to nie znudziło i zaczęło nawet irytować. No, zobaczcie tutaj, wczoraj nazbierałem sobie patyczków do kuchenki na patyki, żeby ugotować makaron, nie? No bo to trzeba ugotować tak porządnie, on się musi, no tak jak makaron się gotuje, nie? To zobaczcie, nawet 1/3, myślałem, że to wszystko spalę, a było... Nie wiem, o dwie gałęzie więcej, nie? Dwie takie gałązki mi wystarczyły w kucheneczce tej mojej spuszki, żeby sobie zagotować porządnie makaron, nie? Tam bolognese, nie? No, taka wydajność jest, nie? A no to tyle mi zostało, nie? Niewykorzystanego chrustu, wiecie.
I to takie patyczki, to wiecie, zbieracie tutaj dosłownie spod tych drzew, nie? To są spady takie, wiecie, suche gałązki, które opadają, tylko to zbieracie. Co się zaś tyczy różnych, wiecie, sprzętów, no to mam ze sobą tylko multitoola i scyzoryk, nie? Multitoola ze względu na te kombinerki, bo one mi się tutaj bardzo przydają do różnych rzeczy. W zasadzie korzystam z nich. No i scyzoryk ze względu na piłę, nie? No bo wczoraj korzystałem z mojej kuchenki na patyki. Paliłem tutaj drewnem i taka scyzorykowa piła do pocięcia tych patyczków, no żeby na odpowiednią długość, żeby tutaj wlazły, jest akurat, nie muszę brać ze sobą żadnej innej piły. Najfajniej by było, gdyby ta piła znajdowała się w multitoolu, wtedy zabierałbym tylko multitool, nie potrzebowałbym scyzoryka, nie tak muszę nosić dwa sprzęty, nie? No ale może sobie tutaj, może go jakoś zmodyfikuję. Na szczęście multitool jest tutaj, widzicie, odkręcany. Ja takie śrubeczki mam, on się rozkręca, rozkłada. Założę sobie na przykład w miejsce otwieracza do butelek, wiecie. Otwieracze do butelek są wszędzie. Każdy sprzęt turystyczny ma otwieracz do butelek, nawet łyżka i widelec. Nawet blaszka do krzesiwa, które mam, którego nie wziąłem, bo go po prostu nie lubię, nie? Bo ma taką blaszkę do strugania dla praworęcznych. Ja jestem leworęczny i potrzebuję odwrotnie, nie? No to z tej krawędzi, która by mi pasowała, zrobili otwieracz do butelek. Ja pierdykam, nie? Kto dziś używa otwieracza do butelek? No serio? Ja ostatni raz otwieraczem butelki otwierałem w przedszkolu. Słuchajcie, co do takiego, wiecie, lumpiarskiego biwakowania w nowych, nieznanych miejscach, co do których statusu nie do końca jesteśmy pewni, tak jak tutaj w tym wypadku, to no to jest właśnie najfajniejsze w lump tripie, że do końca nie możemy się, nie wiemy dokładnie, dopóki nie przyjedziemy na miejsce, czego się spodziewać, nie? Zawsze trzeba mieć jakiś plan B, ale póki co jeszcze nie musieliśmy, no poza drobnymi wyjątkami, korzystać z planu B.
Natomiast drugą taką ważną cechą takiego lumpiarskiego tripowania jest to, że powinniśmy mieć właśnie schronienie opracowane tak, by rozstawiało się łatwo, szybko, w każdych warunkach, w nocy, po ciemku i nie dłużej niż 15 minut. I moje schronienie spełnia te kryteria. Oraz obóz powinien być w miarę minimalistyczny, właśnie po to, żeby nie zostawiać po sobie śladu. Leave no trace. Nie tylko ze względów takich czysto ekologicznych, ale też właśnie ze względów takich taktycznych. I nie przebywać zbyt długo w jednym miejscu, nie? Po to, żeby nie wydeptać zbyt dużo śladów, żeby nie było widać, że ktoś tu był, nie? Ale generalnie, słuchajcie, miejscówka jest po prostu marzenie, tak? Jakbym był w raju, słuchajcie. Wczoraj bardzo długo nie mogłem zasnąć. Praktycznie cały czas siedziałem, nie wiem, chyba do drugiej w nocy, tam siedziałem na plaży i piłem kawę, nie? Kursowałem tylko tak tutaj w tą i z powrotem po tej lisiej ścieżce, którą trochę wydeptałem. I siedziałem tam w nocy, słuchajcie, niebo czyściutkie, gwieździste. To no niesamowity spektakl, słuchajcie. Pierwszy raz, wyobraźcie sobie, byłem na plaży nad morzem w nocy. Pierwszy raz w życiu przepędziłem noc na plaży, nie? Zawsze, kurczę, o tym marzyłem, nie? Zawsze chciałem coś takiego przeżyć, nie? Tylko wydawało mi się, że no najszybciej to gdzieś na przykład w Grecji albo w Hiszpanii, nawet gdzieś, nie wiem, w Chorwacji czy coś takiego, nie? Ale nie sądziłem, że uda mi się zrealizować to w Polsce, nie? I to jest podwójnie fajna rzecz, że no wiadomo, tam w Hiszpanii czy gdzieś tam, no to nie? Ale tam to jest do zrealizowania, nie? Ale podwójna frajda jest to, że udało to się tutaj, w Polsce, nie? Są jeszcze w Polsce takie miejsca, słuchajcie. Nie na wszystkim jeszcze położono łapę, nie wszystko sprywatyzowano, na szczęście. Jeszcze są takie miejsca, gdzie człowiek może czuć się naprawdę wolny, taki nieskrępowany. Dlatego tak właśnie lubię byłe jednostki wojskowe i tereny takie pomilitarne, bo one mają nieokreślony status, jeszcze należą do Agencji Mienia Wojskowego, ale już nie są przez wojsko użytkowane. Tutaj powinni, to jest mój taki postulat, w miejscu tej jednostki powinna być zrobiona strefa bushcraftowa. Tutaj dokładnie. Zanim jakiś Janusz biznesu położy tu łapę, wybuduje jakiś taki, wiecie, gówniany ośrodek ze spa i z czymś tam, za dostęp do plaży będzie kazał sobie płacić, wiecie. Brakuje takich właśnie dzikich zakątków. Zwłaszcza, że mamy dosyć dużo. Mamy około, tam nie wiem, z pamięci teraz przytaczam, nie? Ponad 500 km linii wybrzeża nad bardzo fajnym Morzem Bałtyckim, nie? Gdyby tylko nie było takie zanieczyszczone. I to, że ciężko jest znaleźć kawałek takiego, wiecie, dzikiego, nieruszonego jeszcze żadną zarobkową łapą Janusza zakątków,
to jest po prostu, no, jakaś tragedia w ogóle. Ja tą miejscówkę znalazłem na mapie. Słuchajcie. Tak jak wiele pozostałych ciekawych miejscówek, których wyszukuję, nie? Sprawdziłem status tej miejscówki na takiej mapce, wiecie, viating.pl, nie? I tam goście, różni podróżnicy, lumpertriperzy zaznaczają różne wiatki, schronienia, opuszczone domy, jakieś takie, wiecie, do zaskrotowania, w których można przenocować. I tutaj było... Tą miejscówkę znalazłem na mapie na Google, natomiast na Viatingu sprawdziłem sobie i tego typu mapach sprawdziłem sobie właśnie status. Szukałem statusu. No status po prostu była jednostka, nie? No są jeszcze takie miejsca w Polsce. Jeszcze. Jeszcze są takie miejsca. Mimo że tłukłem się tutaj ponad 500 km, to powiem wam, że było warto, nie? To był wypad tylko taki weekendowy. To był taki super wypad chilloutowy. No. No. Leave no trace. Nie. Idziemy jeszcze raz. Przed powrotem rzucić okiem na morze. Czas wracać.
dobra. To nara. LWG. Lewa w górę.